Po przerwie związanej z pandemią wierni znów wyszli na ulicę Cieszyna, by wziąć udział w Miejskiej Drodze Krzyżowej. Bardzo się z tego powodu cieszę, że możemy znowu wrócić na drogi i tak jak było przed laty, znowu rozważać mękę pańską na drodze. To jest, będzie długa droga, dłuższa, no ale droga Pana Jezusa też nie była łatwa, też była trudna. W związku z tym ono może bardziej nam będzie tę drogę jerozolimską Pana Jezusa przypominać. No właśnie, ja teraz tak technicznie zapytam, gdzie się rozpoczyna, gdzie kończy. Głównymi drogami idziecie, to już wiem, ale gdzie będą te stacje, jakby ksiądz nam mógł tutaj powiedzieć. W zasadzie robimy w ten sposób, że droga krzyżowa rozpoczyna się w parafii, w której się przed rokiem albo przed, w tym wypadku dwoma laty zakończyła. No i oczywiście do świętej Marii Magdaleny idziemy, czyli od świętego Jana Chrzciciela, od narodzenia Jana Chrzciciela do Marii Magdaleny. Po drodze to już w zależności od tego, jak przypadnie prowadzącemu rozważania, to on zadecyduje, w którym miejscu się zatrzymamy. Tych 14 miejsc postojowych będzie, no a dokładnie nie mamy wyznaczonych miejsc, bo to trzeba uzależnić od na przykład długości rozważania dziesiątki różańca, czy koronki do miłosierdzia Bożego. W zależności od tego będziemy potem organizować postój i rozważanie poszczególnych stacji. Czyli to już na bieżąco, rozumiem, w trakcie wszystko się okaże. Jak przeżywać taką drogę krzyżową? No jak droga krzyżowa powinna być przeżywana jako modlitwa, jako rozważanie tego, co Jezus przeżył podczas tej drogi, co przeżywali również inni, szczególnie Jego matka, ludzie, którzy pomagali, niewiasty, z którymi się spotykał. Także w jaki sposób powinniśmy się wczuć w to, co oni przeżywali, ale co równocześnie my dzisiaj też przeżywamy, ponieważ droga krzyżowa jest właściwa każdemu chrześcijaninowi, każdemu właściwie człowiekowi. Wszystko zależy od tego, czy on na swojej drodze widzi Jezusa Chrystusa i widzi ten krzyż, no bo przecież krzyż towarzyszy nam. Ale my pamiętamy o tym, że krzyż nie jest celem naszego życia, że po śmierci jest zmartwychwstanie Pana. I także my z jednej strony oczywiście z jakąś boleścią przeżywamy je, ale z drugiej strony z jakąś nadzieją chrześcijańską. Cieszyńska Miejska Droga Krzyżowa do krótkich nie należała. Nie sprzyjała również aura, ale dopisała frekwencja. Jak się okazuje, ta forma drogi krzyżowej cieszy się coraz większą popularnością w całej Polsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.